Kochani rodzice, otrzymałem dziś dwie kartki, jedną z Szerburga, a drugą z Warszawy i bardzo za nie dziękuję. Aczkolwiek 3 razy komendant odmawiał mi urlopu, mam nadzieję w przyszłym tygodniu go otrzymać na parę dni, gdyż drugi oficer obiecał mi wystarać się o urlop z Gdańska po przyjeździe kandydatów. Tymczasem śmiertelnie mnie się nudzi w Gdyni, bo muszę się bardzo liczyć z ilością kroków stawianych w mych jedynych butach, pozbawionych zupełnie podeszew. Dzięki tym butom właśnie dostanę zapewne urlop, gdyż obiecałem komendantowi, że pewnego pięknego poranku wyjdę na miasto boso w mundurze. Roboty mamy i to sporo. My, mechanicy, 3 nas zostaje na stałe na Lwowie. Szczególnie zajmujemy się spaniem w przedziale maszynowym w godzinach urzędowych. Pewną rozrywką dla mnie była podróż do Konstantynopola, w którym obecnie się znajdujemy, choć to rodzicom wyda się pewnie nieprawdopodobnym, gdyż list wysyłam z Gdyni. Ale jeżeli świt kurytypski pisze, że jesteśmy w Konstantynopolu, to nic mi nie pozostaje innego, jak tylko zachwycić się cudownymi widokami Hiszpanii i Włoch. Przed podróżą do Londynu i Wembley muszę sobie koniecznie sprawić buty, bo za parę dni zacznę chodzić boso. O ile przyjadę do Warszawy, to uprzedzę o moim przyjeździe listownie, o ile zaś nie, to napiszę, że nie przyjadę. Jeśli rodzice przyślą mi na buty, to kupię je w Gdańsku. Gdybym nie mógł przyjechać, to prosiłbym, aby tatuś przysłał mi angielską książkę, którą ma Czesiek, i moje białe pantofle. Jutro idziemy do Gdańska, a we środę przyjadą kandydaci, więc będę już wiedział, czy pojadę, czy nie, i niezwłocznie napiszę. Co słychać w domu? Jeszcze nie miałem ani jednego listu od tatusia. Chciałbym bardzo zobaczyć się z rodzicami. Może mi się uda? Całuję mamusię i tatusia, kochający syn Zbyszek.